Biuro Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich zalewane jest skargami obywateli Ukrainy, którzy twierdzą, że ZUS niezgodnie z prawem wstrzymuje wypłatę świadczeń socjalnych przyznanych im przez polski rząd w styczniu tego roku. Na widnokręgu wzajemnych polsko-ukraińskich relacji pojawiają się kolejne zgrzyty, a rząd zdaje się nad nimi kompletnie nie panować. Prezydent Ukrainy atakuje Polskę na forum międzynarodowym i podczas posiedzenia ONZ w Nowym Jorku wobec reprezentantów kilkudziesięciu krajów określa nas stronnikami Rosji. Następnie wychodzi z sali w momencie, gdy swoją przemowę rozpoczyna Andrzej Duda. Zełenski nie jest obecny podczas wystąpienia prezydenta Polski również na debacie otwartej Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zobaczcie na ten film. Widzimy całą naszą delegację wraz z szefem dyplomacji, a po stronie ukraińskiej jedynie ambasador Ukrainy przy ONZ. Jednoosobowa delegacja. To nie koniec przyjaznych gestów. Kilka dni później w Kanadzie 98-letni weteran ukraińskich ochotniczych oddziałów SS Galicjen otrzymuje owację na stojąco od premiera Justina Trudeau oraz Wołodymyra Załęskiego. Trudeau przeprosił kilka dni później, a ukraiński przyjaciel Andrzeja Dudy nadal milczy. Szkoda, że nie wtedy, gdy miał okazję. I dla naszego dobra mówię wam, że trzeba ukrócić ten kozacki taniec na naszej ziemi. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Można w niecałe 7 dni zdobyć prawie 8 tysięcy nowych subskrypcji? Można. I to jeszcze jak. A wszystko dzięki wam. Oczywiście już pojawia się fałszywa banda zazdrośników szukających atencji. Cóż, psy szczekają, a karawana jedzie dalej. Dokąd? A do 70 tysięcy subskrypcji. Dlaczego do tej liczby? Bo po jej osiągnięciu zaczniemy bardzo poważnie rozwijać budowanie nowej, konserwatywnej, w pełni profesjonalnej i ciekawej telewizji internetowej, wzorem stworzonego przed laty projektu wsensie.pl. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, aby kanał Marek Miśko Czuwaj rozwijał się regularnie oraz żebym mógł produkować kolejne programy, możecie postawić naszemu zespołowi kawę w serwisie Buy Coffee lub zostać patronami poprzez zrzutkę. Link w opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu. Zaczynamy! Część obywateli Ukrainy, których przyjęliśmy pod własny dach, składa skargi do Polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie wiedzieć czemu, nie są oni przecież obywatelami Polski. Rząd, orientując się, jaka jest skala wyłudzeń świadczeń socjalnych, zaczął coś w końcu z tym robić i przeprowadzając kontrolę, już w tamtym roku wykrył, że blisko 80 tysięcy obywateli Ukrainy mogło te świadczenia wyłudzać. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 500+ odbiera obecnie ponad 211 tysięcy obywateli Ukrainy, a świadczenie Dobry Start trafiło do 150 tysięcy osób. Łącznie na pomoc socjalną Ukraińcom ministerstwo przeznaczyło 2 miliardy 400 milionów złotych. Nikt nie sprawdzał, kiedy przekroczyli oni granicę i czy są faktycznymi uchodźcami wojennymi. Brali wszyscy, jak leci, bez względu na to, czy żyli w Polsce już przed wojną, czy trafili tu dopiero po rosyjskiej agresji. Rzecznik Praw Obywatelskich oczywiście interwencję podjął. Dla mnie jest to bardzo dziwna sprawa. RPO twierdzi bowiem, że świadczenia wychowawcze stanowią znaczną część budżetu uchodźców z Ukrainy, a często są jedynym źródłem utrzymania. Ciekawe, na jakiej podstawie wysnuł takie wnioski. Czy rzecznik nie uważa, że 2 lata to wystarczający czas, aby ułożyć sobie życie i zacząć pracować w kraju, w którym o pracę można przecież się potknąć na ulicy? Co to jest w ogóle za durna retoryka? Rzecznik dodał również, że wstrzymanie środków może być szczególnie dotkliwe dla osób, które opiekują się dziećmi niepełnosprawnymi i nie mogą pójść do pracy. No ale konkretnie, ile jest takich osób, które mamy utrzymać? Ile jest takich dzieci? Oczywiście pomożemy, ale chcemy wiedzieć ile. Ile takich przypadków jest, żeby na ich podstawie wnioskować dalsze utrzymywanie ponad 200 tysięcy ludzi? Według rzecznika skala zjawiska jest duża. I stąd zgłosił sprawę do pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy, Pawła Szefernakera. A co zrobił pan Szefernaker? No tego do końca nie wiadomo. Ale mógłby przecież zadzwonić do prezydenta Dudy. Aby prezydent Duda zadzwonił do swojego przyjaciela od serduszka, prezydenta Ukrainy. Aby ten zamiast siać antypolską propagandę na forum międzynarodowym, zasygnalizował ONZ, aby sypnęło troszeczkę grosza na jego rodaków przebywających w naszym kraju od 2 lat w Polsce. Jakie koszty ponieśliśmy wszyscy w wyniku hojności naszego rządu? Dlaczego nagle
ów rząd zmienia swoją optykę względem pomocy. Bo zmądrzał? Nic z tych rzeczy. Wiecie dlaczego? Bo tak wychodzi im z badań. Kiedy na początku wybuchu wojny badania wykazywały, że ponad 90% Polaków jest za pilną potrzebą wsparcia uchodźców wojennych z Ukrainy, rząd przystąpił natychmiast do działania. Nikt rozsądny nie spodziewał się jednak, że pomoc będzie prowadzona w tak nieprzemyślany sposób. Nagle okazało się, że poza udostępnianiem swojego terytorium i infrastruktury dla potrzeb przewozu broni, poza dyplomatycznym zabieganiem na forum międzynarodowym o sprawę ukraińską, przyjęciem w pierwszych miesiącach ponad 15 milionów Ukraińców, którzy dzięki naszej uprzejmości migrowali w większości dalej na zachód, ci, którzy tutaj zostaną, nie tylko będą zrównani z Polakami w prawach, ale często otrzymają dodatkowe punkty za samo tylko pochodzenie. Ukraińcy mieli przecież pierwszeństwo w obsłudze w urzędach, w przyjmowaniu ich na studia, przyznaje się im PESEL-e oraz możliwości skorzystania z polskiej emerytury po opłaceniu chociażby jednej składki. Zobaczcie, co podawał już w czerwcu portal Money.pl. Jeśli ktoś pracował w Polsce i na Ukrainie, może otrzymywać dwie emerytury lub renty. Pierwszą od ZUS oraz od ukraińskiej instytucji ubezpieczeniowej. Musi jednak spełnić warunki do przyznania tych świadczeń, które są określone w przepisach obowiązujących w Polsce oraz na Ukrainie. W Polsce przepisy są liberalne i po jednej składce wypłacane są świadczenia, komentuje dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. Jak czytamy, w praktyce Białorusin lub Ukrainiec, który pracował w swoim kraju, ale przyjechał do Polski i jest w wieku emerytalnym, czyli 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, może liczyć na to, że polski ZUS dopłaci różnicę z jego emerytury do emerytury minimalnej w Polsce. Od marca 2023 roku wynosi ona 1588 zł brutto. Dziennik wylicza, że różnica jest znacząca. W 2021 roku minimalna emerytura na Ukrainie wynosiła zaledwie 1854 hrywny, a więc 283 zł, a średnia około 500 zł. Cóż, Eldorado się jednak zakończyło. Czy dlatego, że politycy poszli po rozum do głowy? Nie wierzcie w to. Przeprowadzono bowiem kolejne badania, z których wyniknęło, że 85% badanych Polaków nadal chce pomagać Ukraińcom, ale nie tak bezwarunkowo i zdecydowanie jak rok wcześniej. Jesteśmy w większości przeciwni darmowemu zakwaterowaniu i wyżywieniu ukraińskich uchodźców, a nawet osiedlaniu się ich w Polsce po wojnie. Spadek poparcia dotyczy praktycznie wszystkich form pomocy dla Ukraińców poza edukacją. Takie wnioski płyną zresztą z najnowszego raportu wykonanego przez Laboratorium Badawcze Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Jak myślicie, dlaczego Polacy tak zareagowali? Nie dlatego, że zmieniła nam się empatia, czy przestaliśmy być chrześcijanami. To było naturalne. Jeżeli ludziom daje się zbyt dużo, i to przez 2 lata, a ci, którzy żyją tutaj od zawsze, widzą, że Ukraińcy mają większe prawa, ich dzieci muszą zdawać egzaminy na studia, a ukraińskie tylko za samo pochodzenie dostają punktów znacznie więcej. Miało tak miejsce m.in. na Uniwersytecie w Poznaniu i we Wrocławiu. No to w końcu w narodzie ta granica, kiedy zostaje przekroczona, coś pęka. Łukasz Warzecha, wielu innych publicystów mówiło o tym już na początku roku 2022, że te wszystkie bonusy, które są przyznawane Ukraińcom, będą w pewnym momencie stanowiły oś sporu. Kość niezgody. No i mamy dzisiaj takie efekty, a nie inne. Zresztą partie polityczne wykonały w ostatnich tygodniach wewnętrzne badanie, którym nie chwalą się w mediach. Wyniknęło z tego badania, że ostatnie wybryki prezydenta Ukrainy osłabiły zapał naszych rodaków i już nie 85, a nieco ponad 60% badanych popiera jakiekolwiek wsparcie dla Ukraińców. Przynajmniej od połowy 2022 roku każdy, kto miał chociaż odrobinę rozsądku, sygnalizował, że nadmierna polityka socjalna względem obywateli Ukrainy przyniesie odwrotne rezultaty do oczekiwanych. Przyjmowane rozwiązania pomocowe tak dalece przekraczały granice logiki, że w końcu zaczęły przeszkadzać większości społeczeństwa. No, sam miałem taką sytuację, o której opowiedziała mi żona. Kiedy poszła zaraz po wyjściu ze szpitala, będąc w nim 2 miesiące, z malutkim dzieckiem, Helenką, do urzędu, musiała przepuścić w kolejce wszystkie Ukrainki, które przyszły tego dnia po świadczenia socjalne. Oczywiście można wykazać się empatią i powiedzieć: okej, nie ma sprawy, przeżyłyście więcej. Ale później obserwujesz ich roszczeniową postawę.
coś w końcu w tobie pęka. Chcesz być traktowany nie lepiej, ale przynajmniej na równi. Więc ta polityka do tego musiała doprowadzić. No i do tego jeszcze zmienił się ukraiński front, w którym nie tylko nie otrzymujemy wdzięczności za okazywane wsparcie, ale jesteśmy jako kraj publicznie ośmieszani, pogardzani i poniewierani przez faceta z krzywym nosem, którego zainstalowano na fotelu ukraińskiego prezydenta. W miniony piątek prezydent Ukrainy Zełenski wraz z premierem Kanady Justinem Trudeau w ichniejszym parlamencie na baczność oklaskiwali ukraińskiego nazistę, ochotnika SS Galicjen. Zobaczcie, jaki poczciwy staruszek. Problem jednak w tym, że 98-letni Jarosław Hunka to weteran zbrodniczej SS Galicjen, który uciekł jak pies do Kanady, by po 78 latach zostać nazwany ukraińskim i kanadyjskim bohaterem. Dostał też podziękowania za całokształt swojej działalności i swoją bohaterską służbę. Tak wyglądają efekty tej służby. Doły śmierci, a w nich nasi rodacy, o których własna ojczyzna za ich męczeństwo zapomniała i nie tylko nie chce się upomnieć, ale pod kolejną władzą szuka byle pretekstu, aby jak najgłośniej milczeć. Oklaski na stojąco. Pytam, dlaczego ten ukraiński komediant, szturowy syn, nie otrzymał jeszcze zakazu przemieszczania się przez polskie terytorium? Dlaczego swobodnie podróżuje i na naszym terenie, bo Lublin chyba jeszcze przecież leży w Polsce, wręcza jakieś ordery? Jak długo jeszcze będziemy wyzbywać się własnej godności? Od czego ustalamy naszą władzę? Nie macie siły, pomysłu na to, jak przywołać do porządku tę niewdzięczną marionetkę, która za całą pomoc, którą okazaliśmy Ukrainie, donosi na nas do międzynarodowych instytucji i obraża, jeżdżąc po świecie od stronników Putina? Po co na forum ONZ siedziała za plecami prezydenta cała ta delegacja? Po co obok jeden Ukrainiec, a prezydent mówił o Ukrainie? Sam tam powinien siedzieć, abyśmy mogli zaprezentować w ten sposób, zademonstrować, że dłużej nie będziemy realizowali interesów ukraińskich na forum międzynarodowym, szczególnie w takiej sytuacji. Gdzie są teraz ci wszyscy dziennikarze rozsadzeni po salonikach? Jak? Jak mogliście zdradzić swojego najlepszego kumpla z gazety, Łukasza Warzechy, obrażając go, wyzywając od ruskich szpiegów, kiedy mówił prawdę? Dzisiaj żaden z was, prawicowy, konserwatywny dziennikarzu, nie jest w stanie powiedzieć zwykłego przepraszam, Łukasz, miałeś rację. Przez tyle lat słyszymy wymówki. Nie rozmawiajmy o historii, nie teraz. To nie jest dobry czas, oni muszą zrozumieć. To kiedy będzie dobry czas? Mamy na swoim terenie, mówi się, 5 milionów Ukraińców. Statystyka pokazuje, że 1,5 do 2. Ale ilu tak naprawdę jest niepoliczonych, którzy nie wystąpili po PESEL? Może zacząć ich teraz edukować? Lepszej okazji nie będzie. Ukraińskie dzieci chodzą do polskich szkół. Może teraz mówmy na lekcjach historii, co wydarzyło się 80 lat temu. Politycy z Kijowa nie chcą jednak rozmawiać o przeszłości. Czemu? Macie bardzo bogatą przeszłość. Bo was w szkołach nie uczyli? Tego też w szkołach was nie uczyli? O ludobójstwie was nie uczyli? O bandytach z SS nie uczyli? O zbrodniach na cywilach nie uczyli? O czym więc was do jasnej cholery tam uczą? Tego też Zełenski nie wiedział? Do SS Galicjen zgłosiło się około 80 tysięcy ukraińskich ochotników. Niemcy wybrali jednak i przeszkolili łącznie 22 tysiące siepaczy, których działaniami i bandyckimi metodami po pewnym czasie sami byli przerażeni. Rozumiecie? Niemcy byli czymś przerażeni. Co to więc musiało być? Co to musiało być, żeby przerazić Niemców? O ukraińskich zbrodniach na Podolu i Wołyniu mówi się, że były tak straszne, żeby nie tylko martwi milczeli, ale i żywi nie byli w stanie o tym zabijaniu nic powiedzieć. Moi krewni, którzy przeżyli rzeź, dopiero w wolnej Polsce opowiadali rodzinną historię i to po latach. Dziadek Marian Smulski, świeć Panie nad jego duszą, nigdy nie mówił. Zawsze był milczący, ale tysiącami czytał książki. Babcia nawet mamie niewiele chciała mówić. Ja dowiedziałem się o tym, co miało miejsce pod Stanisławowem, skąd pochodzi moja rodzina, dopiero od cioci. I to też u kresu jej życia. Wyrżnięcie w pień ponad 3000 wsi, w których mieszkało ponad 120 tysięcy Polaków. Nadal nic się nie dzieje? Żeby wykazać się oszczędnością amunicji, ukraińscy fanatycy w niemieckich mundurach mordowali Polaków i Żydów siekierami, łopatami, piłami do drewna i palili żywcem. Poziom okrucieństwa ukraińskich herojów
pokroju oklaskiwanego weterana, do tego stopnia przeraził Niemców, że zdecydowali się powstrzymać skrajny sadyzm za pomocą Gestapo. Gestapo, znane ze swojej zwyrodniałej działalności, miało zaprowadzić porządek. Przed bestialstwem ukraińskich zbrodniarzy nie było ucieczki. Ci, których nie zamordowali Ukraińcy w niemieckim mundurze, byli zabijani przez swoich ukraińskich sąsiadów cywili. Rzecz jasna, nie wszystkich, bo nie wszyscy Ukraińcy tacy byli. Moją rodzinę pewnego razu przed rzezią uratowała ukraińska sąsiadka. Kazała zapalić świece w północnej części domu, co było znakiem dla bandytów, że mieszkają w nim nie Polacy, ale Ukraińcy. Rodzina uciekła w pole, gdzie przez wiele dni ukrywała się w ziemiance. Jedli ziarna zbóż, pili deszczówkę i własny mocz. A dziś ich prześladowcy i oprawcy są oklaskiwani przez głowę państwa i to na baczność. Być może właśnie ten Gieroi również był pod moim domem. Do dywizji SS Galicjen zgłosiły się tysiące ukraińskich ochotników. Szacuje się, jak rzekłem, było to 80 tysięcy ludzi. Jednostka uczestniczyła m.in. w masakrach polskiej ludności. 28 lutego 1944 roku złożony z ukraińskich ochotników tej dywizji 4 Pułk Policji SS dokonał pacyfikacji Huty Pieniackiej niedaleko Lwowa, mordując prawie 1000 osób, kobiet, starców, dzieci, mężczyzn. Lista jest jednak znacznie dłuższa. Pniemy się na sam szczyt i to wspólnie. Robimy to razem. Dziękuję wszystkim darczyńcom za wpłaty służące rozwojowi projektu Marek Miśko Czuwaj. Wasze wsparcie sprawia, że powstają kolejne programy. Jeżeli uważacie, że warto wesprzeć nas w tym, co robimy z całym zespołem, możecie postawić nam kawę na serwisie Buy Coffee lub zostać naszym patronem na Zrzutce. Więcej informacji znajdziecie w pierwszym komentarzu i opisie filmu. Marek Miśko Czuwaj. Zapraszam jutro na magazyn Czuwaj Katoliku w niedzielę o sprawach wiary, ideach i Kościele. Start o godzinie 19. Przedstawię w nim, jeżeli całkowicie się nie rozłożę, wyniki najnowszych badań oraz spisu powszechnego, które powinny być wyrzutem sumienia dla wszystkich biskupów i całego episkopatu. A na odchodne. Wiecie, co jest w tym wszystkim najsmutniejsze? Niezmiennie i nieustannie. Nie tylko to, że Ukraińcy mają nas za nic, ale że sami się nie szanujemy. Sprawdźcie, ile informacji o ludobójstwie dokonanym przez Ukraińców na Polakach jest w książkach od historii, z których uczą się nasze dzieci. Macie dzieci? Idźcie zapytać. 7-8-klasistów, licealistów. Sprawdźcie ich książki i zeszyty. W większości nic tam nie znajdziecie. A jak znajdziecie, to wygląda to tak, jak ta podstawa programowa. Ludobójstwo, którego w tysiącletniej historii naszego państwa nikt nie dokonał na taką skalę, jest w zasadzie przemilczane. Zobaczcie, co wynika według was z tej podstawy programowej. Że o rzezi wołyńskiej nie ma nawet pół rozdziału. Jedna linijka wytycznych. Co uczeń ma wiedzieć? Uczeń ma jedynie liznąć temat. Jakie były przyczyny i rozmiary konfliktu ukraińsko-polskiego? W tym ludobójstwa ludności polskiej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W tym ludobójstwa. Jak kwiatek u kożucha. A jak już byście nie mieli co robić, to jeszcze sprawdźcie, o co chodziło w tym ludobójstwie. Cóż za kretyn to pisał. Ale z drugiej strony chociaż tyle, że ktoś po tylu latach nie bał się nazwać spraw takimi, jakimi są. A czy jest to powód do dumy? Do szczęścia? Przekazujcie tę wiedzę, bo szkoła tego nie zrobi swoim dzieciom. Do was się zwracam, rodzice, bo sam nim jestem. Marek Miśko. Czuwaj.